Identyfikator podmiotu SCP-872. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Gdy nie jest prowadzona kontrolowana obserwacja, SCP-872 musi być przechowywany w chłodni w sektorze... SCP-872 musi być przechowywany w odległości nie mniejszej niż 2 km od wszelkich skoncentrowanych grup zwierząt uznawanych powszechnie za żywy inwentarz gospodarstwa rolniczego. W czasie kontrolowanej obserwacji należy ustalić perymetr wokół obszaru obserwowania i natychmiast przerwać badania w razie naruszenia warunków przechowania. 10 członków personelu bezpieczeństwa musi być obecnych w czasie kontrolowanej obserwacji w celu utrzymania perymetru. Obserwacja i badanie musi zostać zaakceptowane przez przynajmniej jednego pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego. Opis. SCP-872 to stary strach na wróble, ubrany w podarty płaszcz i kapelusz, mierzący 3 metry wysokości i 10 cm szerokości. SCP-872 stworzony jest z drewna sosnowego, którego drzazgi nie wykazują właściwości anomalnych. Kiedy zwierzęta uznawane za żywy inwentarz, owce, bydło, drób itd. znajdą się bliżej niż 1,5 km od SCP-872, natychmiastowo znajdą się pod anomalnym wpływem podmiotu. Staną się wtedy niezwykle wrogo nastawione do ludzi i będą w zawzięcie atakować każdą osobę, która spróbuje się do nich zbliżyć. Zaobserwowano wykorzystywanie tak zaawansowanych manewrów jak otaczanie czy zasadzki. Dodatkowo zaobserwowano, iż zwierzęta będące pod wpływem podmiotu zachowują się jak przebywające w zautomatyzowanym gospodarstwie rolniczym – farmie. Kury składają jaja w łatwo dostępnych miejscach. Owce usuwają sobie nawzajem wełnę za pomocą zębów. Krowy zabijają jedną spośród siebie na tydzień i rozdzielają tuszę na fragmenty mięsa. Każdego miesiąca zwierzęta transportują wszelkie wytworzone przez siebie produkty na perymetr obszaru wpływu i pozwalają ludziom na odebranie ich. Po usunięciu z obszaru oddziaływania SCP-872 zwierzęta natychmiastowo wchodzą w stan wegetatywny. Stan ten ustępuje, gdy tylko zwierzę znajdzie się ponownie w zasięgu oddziaływania podmiotu.